Nawigacja w aplikacji PolyLens. Po zalogowaniu się do portalu nastąpi przekierowanie do strony głównej PolyLens Account Member. W sekcjach Zasoby, Działania i Wgląd znajdziesz intuicyjne podsumowanie urządzeń i punktów końcowych Poli na całym świecie. Wybierz opcję Zasoby, aby wyświetlić szczegóły zarejestrowanych urządzeń w formie listy. Wybierz nazwę urządzenia, aby wyświetlić jego szczegóły. Po powrocie na stronę Zasobu Urządzeń wybierz ikonę mapy, aby wyświetlić wszystkie urządzenia na koncie według lokalizacji. Używaj funkcji powiększania, aby uzyskać więcej szczegółów. Teraz przejdźmy do strony działania. Na stronie działania znajdziesz urządzenia i obiekty, które mogą wymagać szybkiej reakcji. Gdy urządzenie przejdzie do trybu offline, udostępniona zostanie aktualizacja oprogramowania czy zainicjowane zostanie zdarzenie. W tym menu możesz odfiltrować potrzebne dane, szybko zlokalizować urządzenia, obiekty oraz rozwiązać problemy. Na stronie wglądu znajdziesz tendencje, których znajomość może pomóc poprawić wydajność i eksploatację. Możesz filtrować dane według grup i wprowadzać szczegółowe informacje, aby znaleźć potrzebne wyniki. Opcja raportów z wglądu daje metodę definiowania parametrów oraz gromadzenia danych z urządzeń na koncie. Pulpit nawigacyjny wglądu jest funkcją ikony Poli Premium Star, dostępną w pakiecie Poli Plus lub Poli Plus Enterprise. Odblokuj interaktywny pulpit nawigacyjny, aby uzyskać wgląd w rodzące się tendencje w zakresie spotkań i wykorzystywania pomieszczeń. Możesz również przejść do sekcji Zasoby i Działania oraz korzystać z wielu innych funkcji z pozycji menu Zarządzaj u góry ekranu. W menu Wsparcia znajdziesz funkcje serwisowe, w tym łącze do witryny pomocy technicznej hp.com czy Lens Help. Lens Help przenosi do dokumentacji Poli Lens Help w nowym oknie. W menu Administrator znajdziesz łącza do podstawowych działań administracyjnych, narzędzi zaawansowanych i funkcji Integracja. W sekcji Co nowego znajdziesz wpisy o aktualizacjach Poli Lens, opisujące usprawnienia, funkcje i możliwości aplikacji. Koniecznie podziel się z nami opinią. W tym celu wystarczy wybrać przycisk Opinii, dostępny na każdej stronie. Wybierz opcję Opinia, a następnie odpowiednią kategorię opinii, aby przesłać sugestie, zgłosić błąd lub nadmienić o migracji PDMS-E. Więcej przydatnych filmów wideo można znaleźć na kanale HP Support w serwisie YouTube.